No, ja to będzie to przeciąganie liny. Thank you.
Raz. Witam Państwa ponownie. Minęła już godzina 15. Zapraszam tutaj na trasę, ale tak jak mówiłam, drugi przejazd rozpoczniemy dopiero po atrakcjach specjalnych, czyli spróbujemy zmierzyć się, popróbować sił mięśnie człowieka kontra maszyna. Jest już tutaj po mojej lewej stronie przygotowana lina. Pierwszy pojazd, który podjedzie, bo będą trzy pojazdy, traktory. Pierwszy to będzie Lance Bulldog, czyli największa machina. 45, tutaj mam podane, czyli 45 osób chętnych. Maszyną. Myślę, panie sołtysie, że za chwileczkę podjedzie tutaj, natomiast cały ten czas można nas oglądać na Facebooku i wiem, że są osoby, które to robią. Jest ciekawie, nie wszyscy mogą być tutaj z nami i bawić się, a właśnie na stronie Facebooka Race Life TV można nas na bieżąco słuchać, oglądać. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiamy, żałujcie, że nie ma was z nami, a ja cały czas czekam, drodzy państwo. Nie ma chętnych? No jak to tak? Nie wierzę. Ja gorąco wierzę w was, panowie, że no, wiedziałam, że nie zawiedziecie. Są już pierwsi chętni. Myślę, że tutaj będzie jeszcze ktoś i pomoże panu Sołtysowi przeliczać. Są śmiałkowie pierwsi. Brawo dla nich, którzy będą po drugiej stronie liny.
Jest już głowa całej imprezy i mózg i wszystko w jednym, czyli pan sołtys. Trzeba tylko przeliczyć 45 śmiałków, którzy będą po drugiej stronie. Drodzy Państwo, widzę, że śmiałkowie są. Czekam tylko na sygnał od pana sołtysa, czy 45 osób. Który siedzi za sterami Lance Bulldoga, to pan Kamil Fornik, który przyjechał pojazdem z roku 1938. Jest to traktor sprowadzony z Grecji. Drodzy Państwo, ewenement jedyny taki i tylko dzisiaj, tylko tutaj w Ochabach można go zobaczyć i mierzymy siły ludzkie kontra maszyna. 45 koni mieści się w tym bulldogu i pytanie dnia, czy ten Lance Bulldog zwycięży, czy też śmiałkowie, wspaniali mężczyźni tutaj z Ochab, którzy przyszli i próbują na znak myśl, który za chwileczkę da znak przeciągnąć. Wtedy pan Kamil naciśnie ten magiczny pedał i da znać i pytanie, kto wygra. Drodzy Państwo, te bulldogi były produkowane w Mannheim w Niemczech. To już prawdziwa legenda. 38 rok to już prawie wiek. Drodzy Państwo, przesuńcie się, drodzy Państwo, bo ci, którzy oglądają nas na żywo, na Facebooku, też chcieliby zobaczyć. To jest jedyna taka okazja. Drodzy Państwo, jest już tutaj delikatny sygnał pana sołtysa. Tak, jest sygnał. Zaczynamy, drodzy Państwo! Ciągną ci wspaniało, drodzy Państwo! Ojeju! Wygrali mężczyźni wspaniali, nie słyszałam tego dopingu, bo nie było też czasu chyba. Nie wiem, czy tam się przerwała ta lina, ale moc była nie z tej ziemi. Czyli powiem krótko, no wszystko wina sznura, za słaby, nie wiem jaka to produkcja, ale siła była przednia i maszyny. I tych wspaniałych panów, którzy jako ochotnicy zgłosili się i dawali wszystkie swoje siły po to, żeby przeciągnąć. Będzie, widzę, jeszcze jedna próba, ale już się boję, czy ta lina znowu wytrzymie. Tutaj jest olbrzymia energia, olbrzymia moc. Powtarzam, ta maszyna przyjechała specjalnie tutaj do Ochab, na ochabskie papaje. 38 rok, czy da radę tym 40 śmiałków? Jest sygnał i znowu niestety lina poszła. Lina poszła i niestety nierozstrzygnięte, kto jest silniejszy, ale ja wierzyłam tutaj w siłę tych wspaniałych panów, którzy wszystko z siebie dawali i myślę, że tutaj na pewno by wygrali. No cóż, liny słabe. Wniosek na następny rok, trzeba sprowadzić coś mocniejszego, bo siła jest ogromna. Chyba, że jest jeszcze pomysł. Jeden, trzecie podejście. Zobaczymy. Ale obawiam się, że
Może być podobnie, no ale no cóż, jak to mówią, do trzech razy sztuka. Panowie, widzę, bardzo podekscytowani, podjęli takie wyzwanie. Jest ostatnie wiązanie tutaj. Być może teraz uda się rozstrzygnąć. No cóż, czekamy jeszcze. Drodzy Państwo, a ja liczę na doping. Państwo, widzę, są tak, aż zamurowało Was wszystkich. Nie dziwię się, ale taki fajny doping przydałby się. Na pewno by tym panom byłoby raźniej, jeszcze większa wola się narodziła. Chociaż i tak jest spora. Jestem pod wrażeniem, że tak szybciutko panowie podjęli wyzwanie. Ja myślę, że jakby było zawołanie o jeszcze więcej, to za chwilę wszyscy Państwo wyciągnęli. Bierze Was. Wspaniali kibice tutaj w Ochabach są z nami. A tutaj widzę, że podwójna lina pójdzie. Jak już podwójna linia pęknie, to już jest siła nie z tej ziemi. I chyba jest. Widzę, że aż sześciu panów podjęło się wiązania tego sznura. A tu już następny czeka w kolejce. No zobaczymy, zobaczymy, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, poszło teraz lepiej, jest siła, proszę o doping, kibicujemy, drodzy Państwo, jest siła, wygrali panowie! Widzę, że już mocno tutaj traktor, tak, wyciągnęli go, chociaż widzę, że jeszcze tutaj, jeszcze raz, ale zakopał się dosyć mocno. No i panowie ciągną, ciągną, ale traktor też się nie daje, buldog daje wszystko z siebie, zakopuje się, no i kibicujemy, drodzy Państwo, kibicujemy naszym panom, wygrali panowie, wielkie brawa dla nich. Tak widzę, że troszkę nam się dziur zrobiło. Ten drugi przejazd będzie trudniejszy, bo będzie trzeba je ominąć. Kopał nam się dosyć mocno. Dwa rowy powstały. I wielkie gratulacje dla wszystkich chętnych, którzy brali udział w przeciąganiu. Człowiek jest wielki. Człowiek wygrał z maszyną. Wielkie brawa dla nich wszystkich. Drodzy Państwo, wszyscy oklaski dla wspaniałych 45 ochotników. A teraz, drodzy Państwo, następna wspaniała maszyna. Zetor 3011 Major. Pan Sebastian podjeżdża. 39 koni ma ten Zetor, dlatego zapraszam 39 chętnych. W związku z tym odliczamy i niestety tam wtedy było 45. Część z panów odchodzi i puszcza linę, natomiast
piękny niebieski zator, widzą Państwo wszystko wymalowane, piękne i biedne, wjeżdża do tego buta, ale myślę, że przesuniemy się kawałek dalej i myślę, że Pan Sołtys przeliczy 39 osób, żeby siły były równe, no i znowu próba sił. Być może zetor da radę tym panom, chociaż ja znowu mocno wierzę w nich, w siłę mięśni i olbrzymą siłę walki. Myślę, że na tej samej zasadzie lina musi być podwójnie związana, bo znowu będzie podobnie. Za chwileczkę otrzymam sygnał, czy 39 już jest. Ktoś tam na pewno musiał, chociaż wierzę, że wszyscy chcieli brać udział w tym przedsięwzięciu. Wyzwanie jest. Myślę, że tutaj zdjęcia naprawdę by się przydały, bo to jest historyczny moment. Takiej konkurencji, drodzy Państwo, nie było jeszcze. Ale tu zawsze w Ochabach jest coś nowego, niepowtarzalnego. I już widzę, ruszyli. Pan Sebastian aż wstał, ale znowu się tak maszyna zakopuje. Jednak warunki atmosferyczne robią swoje. I tutaj faktycznie jest jakby na pozycji no przegranej, bo chociaż ma swoją technikę, ale panowie też dają wszystko z siebie. A ja nie słyszę, drodzy Państwo, kibiców, nie słyszę. Nie słyszę, właśnie tutaj panowie posiłkują się. Cóż to się dzieje, cóż za emocje i znowu panowie wygrali. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy przeciągali tą linę i znowu siła mięśni wygrała. Drodzy Państwo, widzę, że emocje sięgają zenitu i kolejne maszyny też by chciały. Ja zaraz otrzymam informację, kto jeszcze, który traktor podjedzie, aby zmierzyć się z tymi wspaniałymi mężczyznami powiatu cieszyńskiego, ale myślę, że nie tylko, bo trudno mi teraz powiedzieć, skąd Państwo przyjechali. Tak, to jest powiat rybnicki, też tutaj mam informację. Kto pojedzie następny? Drodzy Państwo, a teraz już prawdziwy rarytasik. Papaj 7 Andoria, dlatego 7 śmiałków potrzebuję. To jest, jak Państwo pamiętają, mówiłam o tym, traktorek przyjechał do nas z Lublińca, to jest silna ekipa z Lublińca. Powstał w latach 70. No i pytanie dnia, czy ten traktorek, niewielki, ale też swoją moc ma i tylko 7 wspaniałych mężczyzn będzie siłowało się, czy wygra maszyna, czy wygrają mężczyźni. Już tylko 7, wtedy było ich 45, potem 39, a teraz tylko 7. 7 wspaniałych, jak to mówią, 7 najlepszych w Ochabach mierzy się z Papajem Andorią silnikiem. I drodzy Państwo, no teraz kibicujemy wszyscy. Nie wiem, kto jedzie, ale chyba jest numer 5, pan Jarosław. Kibicujemy panu Jarosławowi. Być może to właśnie ten papaj wygra. I 7 wspaniałych ciągnie papaj. Widzę, że mocno, ale nie, drodzy Państwo, 7 tych. No i drodzy Państwo, wygrali znowu panowie. Wygrali panowie. Dziękuję.
drodzy Państwo, i myślę, że teraz to, na co czekali wszyscy, i znowu potrzebuję 45 śmiałków, ponieważ to już jest na deser. Jedyny taki egzemplarz w Polsce, drugiego takiego nie zobaczycie. Land Bulldog z 1938 roku. Za chwileczkę się pojawi. Jest w oryginale. Tutaj nie ma nic, że tak powiem, przerobione, dodane. Taki, jaki wtedy był, taki jest u nas tutaj w Ochabach. Jest pięknie zachowany, tak jak powiedziałam, lata 30, dokładnie 1938. Właścicielem jest pan Wolka z powiatu lublinieckiego. Ja mówiłam, że Lubliniec jest dzisiaj tutaj mocny, i ten wspaniały traktor zechcieli nam pokazać, z czego się bardzo cieszymy. Myślę, że 45 chętnych już jest. Widzę już machania tutaj, to cieszy. Widzę, że Państwo się mocno zaangażowali. Mówiłam o tej pogodzie, ona ma swoje plusy i minusy. Dzisiaj działa na niekorzyść maszyn. Gdyby była inna nawierzchnia, też by pewno było zupełnie inaczej. Jest im trudniej, ale jest mocno. 35 koni, lata ma, bo tak jak powiedziałam, 38 rok, ale jest siła naszych panów. I ruszyli, drodzy panowie i państwo. No i teraz idzie maszyna i panowie się tutaj nie poddają. Bierzemy, czekam na doping, drodzy panowie. Wszyscy, a nie dopingujecie. Machamy mocno do naszych panów. Czy dają rady, czy ta maszyna niezwykła, tak jak powiedziałam, tylko u nas, nigdzie jej takiej jeszcze nie znajdziecie, bo jest tutaj w Ochabach na Papawskich Papajach, tylko tutaj przyjechała, no i mierzy się. Ale znowu podłoże robi swoje. Jest mokro, bardzo wkopuje się ta maszyna. Dobrze, że lina już nas nie zawozi. Jeszcze cofanie. Troszkę nam tutaj dołków powstanie. Idziemy zupełnie w tył. No i jeszcze jedno podejście. I ruszyli! Panowie dają wszystko z siebie, ale maszyna idzie, idzie jak burza. No i tym razem, drodzy Państwo, wygrał Bulldog, 38 rok. No co jest, to jest maszyna, drodzy Państwo. Czyli to podejście wygrała maszyna. Wielkie brawa, dziękujemy bardzo panu, dziękujemy za tą wspaniałą zabawę, jedyną w swoim rodzaju. I myślę, że będziemy rozpoczynać. Jeszcze tutaj mam informację, że jeszcze dwa traktory. Widzę, że apetyt na przeciąganie rośnie. Pan Kąsy Marek teraz swoim traktorem, to jest Ursus, też z Lublińca. 28 koni, dlatego 28 śmiałków. Tutaj panowie, widzę, się już otwierają. No tak, emocje są już na bardzo wysokim poziomie. 66 rok produkcji tego Ursusa. To jest tak zwany ciapek. No i zobaczymy, czy ten ciapek da radę ochotnikom, którzy ciągle i ruszyli, drodzy panowie, i czy ciapek da radę, czy panowie są już zmęczeni,
To jest znak zapytania, ale panowie nie poddają się. Nie słyszę kibiców. Drodzy państwo, dopingujemy naszym panom, dopingujemy. Nie dają się, jak świetnie walczą, ale maszyna też walczy. Widzę tutaj, to podłoże też robi swoje. I zakopał się dosyć mocno. I ostatni traktor. 15 koni, tutaj mam informację. Traktorek o mniejszej mocy. Pan przyjechał do nas z Chybia. 15 śmiałków jeszcze i to już jest ostatni traktorek, który chce popróbować swoich sił kontra mięśnie człowieka. Czerwony, ja już podkreślałam, pseudonim Ryl. Czy Ryl zwycięży, czy też nasi świetni panowie, którzy na pewno są już mocno zmęczeni? Ale to jest cecha narodowa Polaków. My zawsze walczymy do końca. I tak też będzie tym razem. Czy pokonamy Ryla, czy Ryl pokona nas? Część z panów odchodzi, bo moc mniejsza. Już jest wiązanie. No i zobaczymy. Jak na razie tylko jednej maszynie udało się. Był to ten wspaniały bulldog z 38. To on pokonał wszystkich panów. Ta siła, ale też naprawdę piękna maszyna. A teraz panowie ruszyli. No i Ryl ruszył. Ale widzę, że panowie, mimo że już było tyle przeciągania, ciągle mają siłę i myślę, że... jest po ich stronie. Tak, tak. Wygrali. A może jeszcze tutaj pan próbuje? Ale już jest chyba na tyle wkopany, że... nie da rady. Wygrali panowie! Wielkie brawa po tych niesamowitych rywalizacjach. Tylko jeden, jedyny raz, jedna maszyna dała radę. Tutaj pan na swoim bulldogu zadowolony, bo udało się we wszystkich pozostałych. Wygrali nasi wspaniali panowie, którzy na pewno dali wszystko z siebie i pokonali maszyny. Jesteście wielcy. Hele czoła panowie, a teraz będziemy powoli rozpoczynać drugi przejazd. Mam tutaj wielką prośbę. Ja wiem, że emocje były spore, ale musimy przyporządkować wszystko na miejsce. Bardzo bym prosiła służby, które pomagają nam w organizacji straż, aby zawiązały taśmy, ponieważ bezpieczeństwo jest najważniejsze. Bardzo proszę wszystkich kibiców, aby przeszli za taśmy, ponieważ przejazd i trasa musi być czysta. Dopiero wtedy będziemy mogli rozpocząć drugi przejazd. Bardzo proszę wszystkich państwa, aby przeszli za taśmę. Za kilka minut, jak przygotujemy trasę, rozpoczniemy drugi przejazd w tej samej kolejności, jak pierwszy od numeru pierwszego, kolejno aż do 32. Natomiast myślę, że tutaj panowie ze straży teraz szybciutko otaśmują, zwiążą te taśmy, żebyśmy mogli rozpocząć drugi przejazd.
nie ma żadnego kibica na trasie. Na trasie mamy tylko i wyłącznie zawodników. Tak samo start i meta musi być czysta, ponieważ tam są zamontowane fotocele, gdzie odbywa się elektroniczny pomiar czasu i też proszę, żeby nie było przechodzenia. Tak samo w okolicach Kukurydzy na tych pachołkach nie ma kibiców, musi być czysto. Tu jest strefa po mojej lewej stronie, strefa kibica, gdzie myślę w dobry sposób mają Państwo możliwość obejrzenia przejazdu z każdej strony. Później pod czerwonym namiotem na bieżąco przez cały czas pokazywane są wyniki, relacje na Facebooku można także przez cały ten czas oglądać i to, co się działo tutaj teraz, przed chwileczką przeciąganie linii, także można było oglądać. To jest Race Life TV. Myślę, że wszyscy ci, którzy byli z nami na pierwszym przejeździe, są z nami cały czas. Serdecznie ich pozdrawiam. Myślę, drodzy Państwo, że powoli robi się już czysto na trasie. Jeszcze tylko tutaj panowie są, ale myślę, że to jest kwestia kilku sekund i już będzie czyściutko i będziemy mogli rozpocząć drugi przejazd. Drodzy Państwo, a ja chciałam zaprosić i do odpalania swoich maszyn pierwszych zawodników, a z numerem 1 był to Mateusz Kuboszek wraz z pilotem, którzy jechali na Esioku, przyjechali z Wisły Małej. To będzie załoga rozpoczynająca drugi przejazd. Mateusz reprezentuje klasę K2. Po pierwszym przejeździe w swojej klasie był na miejscu piątym. Jego przejazd to 2 minuty i 38 sekund. No zobaczymy jak poradzi sobie w drugim przejeździe. Wyruszył. Jadą. Drodzy Państwo, kibicujemy. Można machać, można jak... Zajęło mu to minutę 43 sekundy i 67 setnych. Jeszcze nie powiem Państwu, kto to był. W swoim czasie dojdziemy do tego. A tymczasem trzymamy mocno kciuki za Mateusza Kuboszka, który przyjechał z Wisły Małej.
razem ze swoim pilotem mocno tutaj teraz chcą ten czas poprawić. 87 rok ma ten traktorek, dobrze sobie radzi. Zobaczymy jak na podjeździe. Ta trasa też już, drodzy Państwo, jest tutaj mocno wyrobiona. Już na pewno zupełnie inaczej będzie się jechało w tym drugim przejeździe. No i teraz troszkę tak za lekko chyba moim zdaniem podeszli do tego podjazdu, dlatego tutaj mogą, ale jadą, dokładnie nie zatrzymują się i to jest najważniejsze. A teraz już następny i piękny zjazd. I zostało im tylko dookoła tego wzniesienia wjazd do wody. Tej wody też już jest na pewno mniej, jest bardziej rozjechana, ale już zmiana biegu i jadą do mety. Wielkie brawa, widzę tutaj ręce w górze, wielkie brawa dla przesympatycznej załogi z Wisły Małej, Mateusza Kuboszka i jego pilota. Drodzy Państwo, a teraz numer dwa. Numer dwa, pan Damian Korcz już jest przygotowany. Pan Damian po pierwszym przejeździe, a on akurat jest w klasie K4, jego przejazd wynosił 2 minuty 22 sekundy i 67 setnych. Był siódmy w swojej kategorii i na pewno też będzie chciał pod mety. W klasyfikacji pan Damian jest na miejscu dziewiątym. Oprócz klasyfikacji klasa amatorska E3 jest też klasyfikacja generalna, czyli tego najlepszego z najlepszych, a najlepszych jest o włos, czyli miejsce czwarte. Chciałoby się więcej. W swojej klasie ma już trzecie miejsce, ale ważne, żeby go utrzymać. Dlatego zobaczcie Państwo, ta siła jest o wiele lepiej niż w pierwszym przejeździe. Jak bardzo szybko, no to było rewelacyjnie. Dał wszystko z siebie, teraz troszkę na te opony i tutaj mógł troszkę stracić. Ale to tylko świadczy o tym, jak bardzo mocno chce, jak pięknie wszedł teraz między tymi wierzbami i już mamy go na wzgórzu, cały umorusany. Ale to jest walka i gdzie ci fanowie, gdzie ci kibice, którzy dopingują panu Darkowi? Mamy już ostatni wokół i już ostatnia prosta. Wielkie brawa dla pana Dariusza, brawo! Szanowni Państwo, i numer czwarty, emocje nam rosną. Numer czwarty to pan Kamil Szczygieł. Traktorek nieco mniejszy, ale jeśli chodzi o wyniki, to drodzy Państwo, ten niewielki traktorek w klasyfikacji generalnej był na miejscu. Natomiast w swojej klasie, a był w klasie K4, był na miejscu czwartym. Jego przejazd to minuta 56 i 65 sekund. Jeśli chodzi o pierwszy przejazd, wszyscy zawodnicy znają swoje czasy, więc teraz muszą tak podejść, tak samo podwyższy. Warunki to są trudniejsze. Trasa jest już rozjechana. Było przeciąganie liny. Muszą uważać na tym odcinku, gdzie nam te traktory troszkę się zakopały. Ale to jest ten pierwszy odcinek. A nasz zawodnik, czyli pan Kamil, już jest w rowie z wodą. Ważne, żeby nie pomylić, nie wjechać na opony, bo tam się traci te sekundy, ale poprawnie wjechał, już jest między wierzbami, już
mamy nawrót, no i teraz też, żeby dobrze technicznie wjechać, wpiąć się w górę i nie stracić tych cennych sekund. Świetnie pokonał już tutaj pięknie bokiem i już mamy też ładnie technicznie. Mamy już Kamila poza rowem, następny bieg i jest meta. Wielkie brawa dla pana Kamila, pięknie to zrobił. No teraz tylko pytanie, jaki czas. Pan Kamil już może spokojnie sprawdzić, natomiast numer 5 to pan Jerzy Hans z Lublińca, który już walczy o to, żeby ten swój czas podwyższyć. To był ten traktorek, który także przeciągał się. Pamiętacie państwo, niestety przegrał z mięśniami ludzkimi. Nie dała ta niewielka maszyna rady, a jak sobie poradzi. W poprzednim przejeździe, czyli w pierwszej pętli, już szukam tutaj czasów. Przejazd zajął mu 5 minut i 30 sekund. Zobaczymy, czy polepszy i będzie lepiej w drugim przejeździe. Ja już o tym wspominałam, różne są moce tych maszyn, które państwo sami skonstruowali. To papaje, to pojazdy własnej konstrukcji, które na pewno państwo całe serce włożyli, żeby jeździły, żeby należą mu się wielkie brawa. Przypominam, zawodnik z numerem 5, pan Jerzy Hańs, który przyjechał do nas aż z Lublińca na pojeździe na esioczku, tak jak mówi o nim. No i ten esiok minął już oponę i już zmierza teraz na podjazdy i za chwileczkę usłyszycie go państwo i zobaczycie, jak będzie przed nami i zmierzał się z tym rowem z wodą. Drodzy państwo, ja przy tej okazji chciałam podkreślić, że impreza, czyli Ochabskie Papaje, to impreza cykliczna, spotykamy się już któryś rok z rzędu, a nie byłoby tej wspaniałej inicjatywy, tego wspaniałego przedsięwzięcia dzięki Radzie Sołeckiej Wsi Ochaby, tradycyjnej zagrodzie rolnej Skansen Ochaby, LKS Ochaby, Koło Gospodyń Wiejskich Ochaby oraz OSP Ochaby. I osobie, która oddaje całe serce, osobie, całej rodzinie, czyli panu sołtysowi, który zawsze, co roku inną trasę, inne konkurencje wymyśla po to, żebyśmy mogli przeżywać to i cieszyć się i bawić się, tak jak dzisiaj w tę sierpniową sobotę tutaj w Ochabach. Pogoda nam sprzyja, nie pada, to najważniejsze. Nie ma tego błota takiego bardzo obklejającego opony, a pan Jerzy już jest przy wierzbach, także to, co teraz najtrudniejsze, trzeba się wpiąć, no i zobaczymy, czy ten czas będzie lepszy od pierwszego przejazdu, czy może podobnie. Zobaczymy. No a teraz mocno trzymamy kciuki za pana Jerzego, bo podjazd jest spory dla tej maszyny, ale daje radę, daje radę. No i za chwileczkę już będzie zjazd. Już jest zmiana biegu, tak, i już zjeżdżamy.
dookoła wzniesienia. Już ta woda tutaj jest mocno rozjeżdżona. I już za chwilę będzie ostatnia prostka. Tutaj bokiem sobie akurat z tej strony. Brawo, dokładnie, brawo dla pana Jurka. Widzę uśmiech, to najważniejsze. I już za dosłownie kilka centymetrów jest na mecie. Wielkie brawa dla pana Jurka. Szanowni państwo, numer 6. Numer 6 to pan Marian. Ta maszyna też już jest znana, bo jeszcze przed chwilą mierzyła się na linii. A tu już pan Marian wszystko daje z siebie i maszyna ruszyła, polepszając swój czas, który po pierwszym przejeździe wynosił 2 minuty 43 sekundy. Ta maszyna reprezentuje klasę pierwszą K1 i pan Marian był na miejscu trzecim, czyli dobry czas, ważne, żeby utrzymać, a może nawet polepszyć. Miejsce na pudle jest, więc no, oby żadnego błędu nie popełnić. Tutaj minął już oponę, ładnie tutaj owinął się wokół niej, kapelusz przy tym nawet gubił gdzieś tam, ale to nie jest istotne, drodzy państwo. Tutaj walczymy o wynik. Ryl, bo taki ma pseudonim, mknie do przodu. Gdzieś tam ten kapelusz jest, na pewno się znajdzie, ale tak jak mówię, tutaj jest walka o wynik. Mam wrażenie, że będzie lepiej niż w poprzednim. Już tutaj wjeżdża pan Marian do wody. Dookoła oponka. Jest! Znalazł się, drodzy państwo, kapelusz. Myślę, że co ten kapelusz przeżyje, to jego. Ale pamiątka będzie. No i teraz ważne, żeby się dobrze wpiąć na to wzniesienie, ale Ryl daje rady pięknie tutaj, bezbłędnie. No i teraz ja też troszkę tył tutaj uciekł, ale myślę, że teraz to pan Marian nadrobi jaśniutko, tak, żeby nie tracić tutaj od... bardziej do środka wszedł. Brawo dla pana Mariana, ostatnia troska, tak, wielkie, wielkie brawa dla niego. Szanowni państwo, to był numer 6, natomiast mamy teraz już na starcie zawodnika z numerem 8. Pan Władimir Kucharz z Republiki Czeskiej. Pamiętacie państwo, niewielki, mały traktorek, Male Kociatko. Male Kociatko po pierwszym przejeździe było pierwsze w klasie. Minuta 48 i 14 setnych, a w klasyfikacji generalnej na miejscu trzecim. Władimira, no to będzie walczył. W zeszłym roku wygrał klasyfikację generalną i no będzie robił wszystko, żeby ten drugi ważna też jest pierwsze miejsce w klasie. To też jest duży sukces. No a on teraz będzie walczył o klasyfikację generalną. Przypominam, po pierwszym przejeździe w swojej klasie pierwszy, a w klasyfikacji generalnej trzeci. Pan Władimir, który przyjechał na Malem Kociatku z Republiki Czeskiej, daje teraz wszystko chlapi, ale to nie jest istotne, bo już jest tutaj między wierzbami, już podchodzi do
wjazdu i też ważne, żeby dobrze, tak, maszyna tutaj prowadzi go, prawie już nie da się jej opanować, tak, z jego przodu. Och, pięknie, widzieli to Państwo na dwa koła. To jest znak, wielkie brawa dla Pana Wladimira. Brawo, brawo, naprawdę to był pewno rewelacyjny czas. A jaki czas? To zapraszam Państwa do czerwonego namiotu. Tam już będzie można sprawdzić, czy ten czas był lepszy i czy udało mu się pokonać tych, którzy byli przed nim. A z numerem 10. Znowu niewielka, ale szybka maszyna to pan Dariusz Jędrysza. W klasie K2 był na miejscu 6. Natomiast generalnej tą trasę. Nim się obejrzymy, to już są za oponą, już mijają wzniesienia. Wjeżdżać za moment w rów z wodą. Jest szybkość o wiele większa niż po przednim przejeździe. Też pięknie go tutaj, ale myślę, że to trasa robi swoje. Wyrzuciło. Teraz mamy wokół wierzb. No i dobrze wejść w podjazd, a wtedy nie straci się cennych sekund, o które teraz każdy zawodnik walczy. Ale na pewno na takich mniejszych maszynach jest o wiele. Dwa koła, drodzy Państwo, ale są emocje. Głęboko tutaj wodę wszedł i pan powoli zmierza do mety. Jest, brawo, wielkie brawa dla pana Dariusza z numerem 10, który wspaniale tutaj na dwóch kołach szedł, ale opanował maszynę pięknie. Na pewno ten przejazd był dużo lepszy, jeśli chodzi czasowo, niż poprzedni. A teraz zawodnik z numerem 11, pan Czesław Malchar, już także jest skupiony. Drodzy Państwo, dodatkowo pojawiają się krople deszczu. Znowu tutaj warunki będą się nam zmieniać, dlatego będzie ciekawie. Już za moment zielona lampka da sygnał do przejazdu. Zawodnik z numerem 11 po pierwszym przejeździe reprezentuje klasę pierwszą, był czwarty, także też no, jest tutaj na pewno, aby wskoczyć na miejsce trzecie w swojej klasie, a w klasyfikacji generalnej na miejscu 19. Na pewno te pojazdy, te papaje z klasy pierwszej K1 mają mniejszą moc, więc trudno im tutaj rywalizować się w klasyfikacji generalnej, ale mają swoją klasę. No i tutaj wyzwanie przed panem Czesławem, aby to miejsce trzecie. Tutaj do opony, ale wszystko idzie zgodnie z planem. Ma też pilota, który na pewno mu pomaga jak może.
Ma 25 lat, ja już mówiłam o tej maszynie, więc przyjechali panowie z Jaworza, silnik jest 15, Doria, ale świetnie sobie radzi, idzie, jak burza, można powiedzieć. No i zobaczymy jaki czas wykręci. Myślę, że będzie albo zbliżony, albo lepszy. Wjeżdża już tutaj w ten rów z wodą. Wziął sobie przez środek, ale to jest wysoka maszyna, więc tutaj nie było efektów dodatkowych. No i zjazd między wierzbami. No i potem podjazd w górę, które też na pewno jest już wyjeżdżony i teraz trudniej wyjeżdżać, ale akurat tutaj pan Czesław nie miał problemów, czyli to co najgorsze już za nim, mamy zjazd. No i teraz można na tym punku jeszcze jakąś setną sekundy uczknąć. Czasami właśnie te setne sekundy liczą się. No i ostatnia prostka. Wielkie brawa dla pana Czesława, który minął linię mety. A numer 12 już czeka na sygnał. To jest pan Stanisław na bardzo oryginalnej maszynie. Ja już też o niej mówiłam, przyczepką. Pan Stanisław Karzuch, pan Stanisław w klasie K4, w swojej klasie jest na miejscu 9. Miał przejazd 2 minuty 57 sekund i 34 sekundy. Czy będzie lepiej zobaczyć, na pewno będzie robił. Mający 21 koni mechanicznych, silnik z malucha, natomiast tylny most świata 125 i z tegoż też świata ma skrzynię biegów. No i daje sobie radę, nie jest jakąś głośną maszyną, bo nawet nie słychać teraz dopiero. Już wraca z tej opony, która tam z tyłu za kukurydzą była umieszczona. No i zobaczymy jak pójdą mu tutaj wzniesienia, ale na razie czyściutko. Na pewno dłuższa maszyna, ta przyczepa też robi swoje, zupełnie inaczej też się prowadzi, ale już rów z wodą za panem Stanisławem. Jeszcze tylko jedno takie zetknięcie z wodą będzie, no i ten podjazd. Ale poprzedni przejazd poszedł mu świetnie, więc myślę, że teraz także będzie dobrze. Trzymamy kciuki, no i zobaczymy, czy uda mu się coś poprawić na tym drugim przejeździe, czy będzie podobnie. No i teraz to jest ten czas, żeby jeszcze coś nadrobić, żeby dobrze zejść tutaj, żeby nie stracić tych sekund. No i ruszył pan prosto w odcinek i mamy metę. Wielkie brawa dla pana Stanisława. Numer 13. Kolejny zawodnik to pan Karol Pękala. Pan Karol Pękala na traktorze sam z silnikiem z Citroena, zbudowany w 2002 roku. Pierwszy przejazd w swojej klasie, klasie czwartej, na miejscu 11.
No i widzę, że tutaj wyciągnął wnioski i ruszył mocno, ale go wybiło. No i to też właśnie robi, że tutaj jak się mocniej, to potem wybija i się traci sekundy. Ale myślę, tutaj pan Karol cofnie troszkę, bo się wkopał i ruszy dalej. Być może będzie potrzebna pomoc. Coś tam się stało, ale mam nadzieję, że nic poważnego. Są już nasi panowie, którzy nas wspierają organizacyjnie. Zobaczymy. Coś tam się jednak uszkodziło. Być może traktorek zjedzie z trasy. I z przyczyn technicznych, ale nie mówimy hop. Być może uda się usunąć. No ale sekundy nam idą. No już za chwileczkę się okaże. Pan Karol pękala na traktorze sam, silnik z Citroena, cały czas, jak mówi, jest eksploatowany, czyli cały czas używany w gospodarstwie. No teraz coś się tam wydarzyło i chyba jednak jakaś usterka techniczna, będzie trzeba go ściągnąć z trasy. Ale myślę, że nie trzeba liny. Jedzie dalej. Tak, tutaj. Jak tylko traktorek usłyszał o linie, to od razu ruszył. To jest właśnie mądre, tak. Dodał się trochę i jedzie dalej. Jedzie dalej i to jest, drodzy Państwo, wielkie. Dalej, dlatego powitamy go, jak się pojawi po nawrocie brawami, bo to jest sztuka, nie poddać się, nie zjechać z trasy, tylko jedzie dalej, bo liczy się zabawa, drodzy Państwo, to jest przeżycie jechać taką maszyną, jedyna taka impreza jest jeden raz w roku, warto przyjechać tutaj do Ochab i pooglądać te wspaniałe maszyny, traktorki, pojazdy własnej konstrukcji. Wielkie brawa dla pana Karola, że jedzie i bawi się z nami dalej. Jego traktorek troszkę tam ucierpiał, ale jedzie dalej, już jest na podjeździe. Wjedzie zaraz w rów z wodą. No i jedzie wokół wierzb. Myślę, że tam, bo nie widzę, nie jest aż tak rozjeżdżone, żeby coś się mogło wydarzyć. Mamy już nawrót, no i podjazd, z którym na pewno pan Karol sobie poradzi. Tak się też stało. Mamy już zjazd wokół. I pan Karol będzie finiszował. Wielkie brawa dla pana Karola. Brawo! Mamy na mecie zawodnika z numerem 13, a na starcie mamy już 14. Pan Józef Olszewski. Pan Józef Olszewski już patrzy tutaj z niecierpliwością na sygnał do startu, a ja chciałam podkreślić, że pan Józef po pierwszym przejeździe w klasie czwartej, jego czas wynosił 3 minuty i 61 setnych, zajmował miejsce 10. No i zobaczymy, czy powalczy tutaj, ale widzę, że tak.
Duch walki jest, tak. Żeby tylko go zbyt mocno tutaj nie wybiło, bo to też źle robi, ale widzę, że taktyka jest. Tak, dobrze się tutaj i jedzie dalej, nie stracił cennych sekund. Już jest nawrót wokół opony i za moment pokaże się nam i będziemy mogli go zobaczyć. Już jest na wzniesieniach, na pewno gorzej się teraz jedzie, bo już delikatny deszcz no może przeszkadzać. Pan Krzysztof Olszewski i jego 25-letni amorek z Kiczyc, 65 koni mechanicznych, jest z nami, przyjeżdża tutaj od lat, z tego się bardzo cieszymy. Amorek daje rady i myślę, że tak też będzie w tym roku i teraz pięknie zjedzie w dół i da radę wyjechać. A jaki czas będzie, no to będzie pan Józef i wszyscy ci, którzy chcą sprawdzić swoje czasy. Zapraszam do tego czerwonego namiotu, ponieważ tam na bieżąco mamy wyniki online. Można też oglądać nas i słuchać na Facebooku, gdzie jest żywo strona Race Life TV. A pan Józef już ostatni nawrót i prostka, tak, zmiana biegu i brawo dla pana Józefa Kiczyc, wielkie brawa dla niego. Szanowni Państwo, i numer 15, pan Bronisław Balcar. Numer 15 po pierwszym przejeździe, już szukam tutaj, w kategorii klasy pierwszej K1 był na miejscu drugim, wysokie drugie miejsce, zadowolony, tak? Ważne, panie Bronisławie, żeby to utrzymać. Jego czas to 2 minuty 41 sekund i 19 setnych, a w klasyfikacji generalnej, tak jak numer, czyli miejsce 15. To jest klasa pierwsza, tak jak mówiłam, mniejsza moc, więc tutaj ta punktacja w klasie jest dla nas. Bronisław ma wysokie miejsce, ważne, żeby to jego dzik ma pseudonim Szerszeń, też już wspominałam, pan Bronisław przyjechał z Ustronia na swoim Szerszeniu i ma 11, dlatego też jest w klasie pierwszej. No i zobaczymy, czy ten niepozorny Szerszeń da radę i może to lepszy wynik i połknie wynika i będzie na miejscu pierwszym, czy też utrzyma ten drugi wynik. Na pewno pan Bronisław da wszystko z siebie i już tutaj mamy wjazd w ten brud wodny, który już w zasadzie połowa tej wody nam się gdzieś rozprysnęła między wierzby, ale jest zadowolony. To znaczy, że dobrze idzie, żeby tylko dotrwać z tym dobrym czasem do końca. I zmiana biegu i teraz pod górę, żeby teraz tych cennych setnych sekundek nie stracić. Ale jest dobrze, żeby tylko dobrze wejść w nawrót. Nie popełnić błędu.
A będzie dobrze. I mamy już prostkę. Wielkie brawa dla pana Bronisława. Brawo dla niego. Szanowni państwo, piętnastka jest na mecie, a na starcie numer 16. Pana Andrzeja już widzę skupionego, nietypowym pojeździe. Pan Andrzej Marosz po pierwszym przejeździe w klasyfikacji generalnej był na miejscu piątym, a w swojej klasie, czyli w klasie drugiej, na miejscu drugim, wysokim drugim miejscu. Przejechał mniej niż 2 minuty. Bardzo dobry czas, minuta 53,46. Oby pojechać, że warunki troszkę się zmieniły, ale pan Andrzej na pewno da wszystko z siebie. Ciekawa konstrukcja, nie wybija tak na pewno jak przy poprzednich. Jego pojazd to skrap z 2000. Pojazdy jeżdżą. No i zobaczymy już na nawrocie, czy będzie poniżej 2 minut, czy jednak ten deszcz jednak troszkę przeszkodzi. Na pewno jedzie się trudniej, ale też jest prędkość i myślę, że nie odpuści pan Andrzej tak łatwo tego drugiego, bardzo dobrego, drugiego miejsca. Łatwiej się można na pewno teraz, szczególnie te mniejsze pojazdy tutaj ślizgać i pięknie nawrót mu taki bokiem wyszedł. No zobaczymy jak zjedzie też. Pięknie tutaj widzą państwo pod publikę, jak to mówią, pan Andrzej jedzie. No i ostatnie. Wielkie brawa dla pana Andrzeja, który jest na mecie. Brawo. I załoga z numerem 17. Zielony duet. Wspaniałe zielone koszulki. Drodzy państwo, byli w kropki, a już są wyprani. To jest niesamowite. Czapki, które były czarne w kropki, też już są przygotowane i pięknie znowu się prezentują. Załoga z numerem 17, pan Marek Kisiała i Krzysztof Gruszczyk. Jedyny niepowtarzalny duet, siódmy w klasyfikacji generalnej, natomiast w swojej klasie K4 na miejscu piąty. Tą barierę 2 minut, bo jeżeli chcą zawalczyć o miejsca na podium, to trzeba by było zejść poniżej tych 2 minut. Czy im się to uda? Zobaczymy. Póki co, za chwileczkę zobaczymy ich na podjazdach. Już są, już wyłaniają się zza kukurydzy. Są już na pierwszym widocznym podjeździe. Za chwilę będą w dole i na tym drugim. Idą dobrze, więc myślę, że ten czas polepszą. Ich konstrukcja to sam z 91 roku. Panowie oboje z Ochab Małych, czyli myślę, że fani są tutaj. Dlatego proszę o brawa dla tej przesympatycznej załogi, którzy są już na wzniesieniu, zjeżdżają i za chwileczkę pokonają ostatni nawrót. Koszulki nie są w kropki. Wielkie brawa, są jednak kropki, są. Wielkie brawa dla tej załogi. Załoga z numerem 17, Marek Kisiała i Krzysztof Gruszczyk.
Zawodnik z numerem 18 jest już na starcie. To pan Łukasz Matusiak. I drodzy Państwo, pan Łukasz Matusiak po pierwszym przejeździe w klasyfikacji generalnym jest na pierwszym miejscu i w swojej klasie, klasie czwartej, także na miejscu pierwszym. Czy powtórzy i utrzyma pierwsze miejsce? Trzymamy, drodzy Państwo, mocno kciuki. Skupienie olbrzymie, wyzwanie wielkie. I już za moment, drodzy Państwo, zobaczymy. Pan Łukasz Matuszek i jego pojazd John Deere z Ohab Mouth ma moc 48 koni. Pochodzi z 2016 roku. I wyruszył, drodzy Państwo, to jest ta moc. Pamiętacie, pierwszy przejazd też było takie mocne wejście. No i czas miał najlepszy, tak jak wspomniałam, minutę 43,87. Najlepszy czas. Czy uda się go pokonać w przejeździe drugim? Zobaczymy. Zobaczymy, czy panu Łukaszowi uda się obronić i dotrwać i utrzymać to pierwsze miejsce, czy też może się coś podzieje. Jest już na podjazdach. Jest już na pierwszym widocznym. Wjeżdża na drugi. Za moment będzie brud wodny. Trudne, wyzwanie wielkie, ale jest o co walczyć. Mistrz Papajów 2018. Kto nim zostanie? Tego dowiemy się dopiero po przejechaniu wszystkich traktorków. No i ostatni wjazd pana Łukasza. Wielkie brawa dla Łukasza, który jest na mecie pana Łukasza Matuszka. To był zawodnik z numerem 18, a na starcie jest już traktorek z numerem 19, a w nim pan Mieczysław Obrok z Wilamowic, jadący skarpetą. Silnik Fiata 126 z lat 80. Numer 19 w swojej klasie, klasie pierwszej, był na miejscu już Państwu mówię, był na miejscu 8 w swojej klasie i na miejscu 10 w klasyfikacji generalnej. Też jest szansa podwyższyć czas, ale tak jak powiedziałam, trudniej się jedzie, zaczyna padać deszcz, zobaczymy, czy uda się to panu Mieczysławowi. Tak jak powiedziałam, jadący na skarpecie, a silnik ma z malucha, czyli Fiata 126P, przyjechał do nas z Wilamowic. Ja już wspominałam o tym, drodzy Państwo, podczas kiedy sędziowie tutaj będą podsumowywać i liczyć wyniki, też będzie tutaj ekipa dokonywać wyboru pojazdu, który jest najbardziej zbliżony konstrukcyjnie do tych, które były w oryginale w latach 60. i 70. traktorków. Także później podczas uroczystego rozdania będzie nagroda specjalna, którą ufundowała firma Agro Kompleks.
A tymczasem pan Mieczysław już zbliża się do ostatniej prostej. Wielkie brawa dla pana Mieczysława. A na starcie mamy już zawodnika z numerem 20. To pan Sławomir Cwaja, który już skopiony czeka. Po pierwszym przejeździe w klasyfikacji generalnej był na miejscu 11, a w swojej klasie, czyli klasie drugiej, na miejscu 3. Miejsce na pudle jest. Trzeba go utrzymać albo i polepszyć. Także, panie Sławku, wyzwanie jest. Czekamy tylko na zielony sygnał do startu i ruszył. I ruszył pan. Tak, trzymamy mocno kciuki. Brud z wodą pokonany. No pytanie, jak pójdzie dalej. Pan Sławomir jedzie na Esioku. Przyjechał do nas z Drogomyśla. Esioczek 72 roku. Coś tam chyba się... Ale nie, jedzie dalej, chociaż tak z niepokojem pan Sławomir spoglądał, że coś tam się właśnie tak jest tutaj kibice w Lichlidzie podpatruje. Już jestem. Już jestem z państwem. Pan Sławek też miał drobne problemy, tak. Ja też miałam troszkę problemy techniczne, ale już jedziemy i to jest najważniejsze do przodu. Już pan Sławek tutaj jest na ostatniej prostej. Brawa dla pana Sławka, mimo że coś tam między tymi wierzbami się podziało. Jest meta, drodzy państwo, i to jest najważniejsze. Numer 20, pan Sławomir Cwaja z Drogomyśla. A numer 21 już wyjechał. Numer 21, pan Grzegorz Dziadek. Po pierwszym przejeździe... Po pierwszym przejeździe w klasyfikacji generalnej... Kukurydzą dojeżdża do Opony i za chwilę
znowu miejsce czwarte, czyli znowu to, co czasami no, najbardziej boli, chciałoby się to miejsce trzecie, więc na pewno tam Dariusz no, będzie starał się ten czas polepszyć. Czy mu się to uda? Zobaczymy. Każdy z zawodników dąży do tego, żeby no, polepszyć swój wynik, więc na pewno będzie to trudne. Ale daje wszystko z siebie, już jest tutaj na wzniesieniach, już go za moment zobaczymy. No i pytanie, czy uda się polepszyć ten czas i czy będzie lepszy. Pan Grzegorz Dziadek, ja już mówiłam, jest tutaj pięknie przygotowany i kask, kombinezon, wszystko gra, kopał się tutaj troszkę, ale dobrze przejechał, nie stracił żadnych cennych sekund, to najważniejsze, jedzie do przodu. Przypominam tylko, pan Grzegorz Dziadek z Iłownicy, traktorek własnej konstrukcji, silnik S7, przód z malucha, no i wspina się, ta niewielka maszyna dała radę i już będzie zjeżdżała w dół, ma trzybiegową skrzynię, klinowe syreny, koła tylnie choinkowe, trzynastki ze starej maszyny rolniczej. Wielkie brawa dla pana Darka, jest na mecie. I zawodnik z numerem 22, znowu nieco większa maszyna, pan Marek Kozik w kasku. Większa maszyna, tak jak mówiłam, więc też klasa będzie wyższa. Numer 22, drodzy Państwo, jest bardzo wysoko. W klasyfikacji generalnej na miejscu drugim i w swojej klasie też na miejscu drugim, czyli K4. Czyli no tutaj jest wyzwanie, będzie walczył na pewno o to, żeby wejść na miejsce pierwsze. Czy panu Markowi się to uda? Już niebawem zobaczymy. Już odpalił i ruszył. Moc teraz podbicia. Też ważne, żeby dobrze technicznie je pokonać, żeby za mocno nas tutaj nie wybiło. No i czas pierwszego przejazdu był dobry. Minuta 47,5, czyli można powiedzieć rewelacja. Czy będzie drugi przejazd podobny? No zobaczymy, zobaczymy. Pan Marek Kozik z numerem 22 jest na trasie. Już szybciutko oporał się z nawrotem. Wjeżdża już tutaj w ruch wodny. Nawet jedna opona poleciała tam gdzieś za nim, ale nie dogoniła jej, ponieważ Marek jest tak szybki, że już jest na podjeździe. Teraz ważne, żeby dobrze zjechać, żeby nam tył gdzieś nie uciekł. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie obronione to drugie, czy polepszył czas i będzie mistrz, czy może coś poszło nie tak. Brawo, wielkie brawa dla pana Marka. Jest już na mecie. A teraz już numer 26. Pan Franciszek Molenda. I już tutaj zupełnie inny pojazd, niewielki, czerwony, ale moc ma. 26 numer startowy. I już Państwu mówię, jak było w
drugiej klasie, klasie pierwszej, na miejscu piątym. No to też jest wynik, czas, gdzie można jeszcze popracować i być może poprzednicy zrobili jakiś błąd i uda się polepszyć. Jedzie na traktorku ogrodowym, niewielkim, tak jak mówiłam. Ma 8 koni tylko. No i ten traktorek to lata 70. Dokładnie nie mam sprecyzowane, który to jest rok, ale to są te lata, więc trochę historii już ma. I ten traktorek przyjechał do nas z Mikołowa. Na nawrocie i za moment wyjawi się za tej kukurydzy, która informuje nas i daje sygnał, że ten pierwszy etap już jest za zawodnikami. I tak się też stało. Już numer 26 jest na wzniesieniach. Pierwsze poszło mu pięknie. Już ten teren tam jest osuszony, też się jedzie lepiej. Teraz już mamy drugi. To co dla niektórych i myślę tutaj dla pana Franka też spore wyzwanie wjechać tą małą maszyną ten brud wodny. To inaczej, kiedy te duże maszyny wjeżdżają, a te małe, no to jest dla nich wyzwanie. Tak jak wyzwaniem są podjazdy, ale jest to klasa pierwsza, mają te maszyny mniejszą moc i no jest im trudniej, ale wszystkie jak do tej pory dają radę i wszystkie traktorki kończą przejazdy i to jest najważniejsze. Pan Franciszek Molenda z Mikołowa na traktorku ogrodowym powoli zjeżdża już z tego podwyższenia po to, żeby wejść tą ostatnią prostą, która niektórym daje możliwość podwyższenia tego czasu, polepszenia. Czy tak też będzie? Mocno kibicujemy, brawo dla pana Franciszka, pięknie jedzie do mety i za chwilkę dowiemy się, jaki będzie wynik. Brawo dla pana Franciszka. I drodzy państwo, numer 27, zwarty, gotowy, pan Łukasz Zawadzki. Już ta zieleń jest tutaj trochę przybrudzona, ale energia i woła walki jest. Pan Łukasz Zawadzki w swojej kategorii czwartej był na miejscu szóstym, a w klasyfikacji generalnej na miejscu ósmym. Jak pójdzie w drugim przejeździe? No zobaczymy, co ten terror, bo taki ma pseudonim, nam pokaże. Pan Łukasz Zawadzki jest z OHAP, także myślę, że tutaj fani pana Łukasza się znajdą i jak ruszy, to dodamy mu otuchy do walki. Brawo dla pana Łukasza, jedzie na Tygrysie, który też już jest tam przybrudzony mocno. To jest moc, ponieważ silnik 1.7 turbo, 80 koni ma, no więc powinien pokazać, na co go stać. Jedzie teraz ładnie na tych wzniesieniach, nie wybija go, teraz taktycznie tutaj powinien zobaczyć ten wynik. Siedzenia wygodne, bo Toyoty. Jeszcze dodatkowo tam Tygrysek z nim jedzie, więc też pewno dodaje mu otuchy. Pseudonim też ma taki, że terroryzuje wszystkie pozostałe traktorki.
i pewno chce wygrać. No ale jak będzie, zobaczymy, jak pójdzie panu Łukaszowi. Pan Łukasz, poprzedni przejazd 2 minuty 10 sekund i 72 setne. Dobrze by było zejść poniżej 2 minut. No, czy mu się to uda? Zobaczymy. Jest już przy nawrocie. Dobrze wjechać na to wyniesienie, żeby zyskać tutaj. No i ten zjazd. Ten zjazd też wydaje się prosty, a jednak dobrze wejść to też się zyskuje. No i nawrót. No i ten terror będzie już na mecie. I prostka. I wielkie brawa dla pana Łukasza. Ładnie. Szczególnie ten ostatni odcinek. Wielkie brawa dla pana Łukasza. I numer 31. Numer 31. To pan Bartłomiej Szewczyk, jego traktorek to Fulnówka 2018 rok, 13 koni. I drodzy Państwo, ten traktorek, który debiutuje dzisiaj na zawodach, i pan Bartek zresztą też, to pierwsze miejsce w klasie K1. Czyli też jest o co walczyć. Mała moc, bo tak jak mówiłam, tylko 13 koni, ale pierwsze miejsce w klasie zrobił pan Bartek. I tu jest 2 minuty 27 sekund i 21 setnych. No i pewno będzie walczył o to, żeby obronić ten wynik, żeby go nie stracić, a w kategorii generalnej na miejscu 12, na miejscu 12, to też jest bardzo dobry wynik. Z klasy pierwszej pokonał tylu zawodników wyższych klas. No jak to zrobił, to pewnie jest jego tajemnica. Ważne, żeby utrzymać ten wynik, żeby go nie stracić. Za polami kukurydzy już podchodzi w nawrót do koła opony, no i wzniesienia. Wzniesienia też wydają się stosunkowo prostym odcinkiem, ale może wybić ten traktor i można te sekundy stracić. Dlatego czujność musi być na całym odcinku, na całym przejeździe. No ale ale mamy już te wzniesienia, jakby za nim już jest pierwsze, teraz będzie drugie. Wchodzi już tutaj w ten rów wodny. To jest poświęcenie mocne i teraz w dół. Tak, trzeba się tutaj dodatkowo jeszcze wspierać, trzymać, żeby nie wypaść. To się nie wydaje takie łatwe, jak się nam może wydawać tutaj stojąc, jeżdżąc właśnie na takiej niewielkiej maszynie, na niewielkim traktorku, który pan Bartek sam zrobił i postanowił wystartować. I mamy już ostatni nawrót i prostka. I pięknie, wielkie brawa dla pana Bartka. Czy obroni pierwsze miejsce? Zobaczymy. Zapraszam państwa pod namiot, a my mamy na starcie ostatniego zawodnika z numerem 32, pana Romka z Bielska-Białej. Pan Romek Jurczyszyn, którego traktor jest w klasie czwartej. Już Państwu mówię, po pierwszym przejeździe w klasyfikacji w swojej klasie był na miejscu 12. Czas to 3 minuty 16 sekund i 23 sekundy.
Tak będzie w tym drugim przejeździe, zobaczymy. To znowu jest duża maszyna, skrzynia biegów z Ursusa C45. Duże koła też mogą wybijać, no zobaczymy jak poradzi sobie tutaj z tymi wybiciami, ale poszło, wydaje nam się dobrze. No i później te wyniesienia, żeby tutaj jakiegoś zawodnik. Ja oczywiście zapraszam Państwa na podsumowanie, które już nie będzie tutaj, ale tam w zagrodzie. Mam nadzieję, że deszcz nie będzie zbyt mocny i uda nam się to podsumować, a także wyłonić tą nagrodę specjalną, czyli ten traktor, który jest najmniej zmieniony, czyli ta konstrukcja jest niemal oryginalna, jeśli chodzi o lata 60. 70. Tutaj na pewno ekspertem będzie sołtys Ochab, który zresztą prowadzi tutaj tę zagrodę i ta wystawa różnego rodzaju sprzętu jest. Jeżeli ci z Państwa, którzy nie byli, to warto podejść i obejrzeć je. A tutaj Pan Roman już jest na podjazdach, wjeżdża w rów wodny. Jeszcze dobrze ominąć te opony i zrobił to bardzo dobrze. Teraz zjeżdżamy między wierzby, tak? Tam też ważne, żeby dobrze wejść w podjazd. No i pozostanie nam ostatni odcinek Prostka, gdzie można tą dużą maszyną jeszcze jakieś te cenne sekundy nabić. Teraz troszkę wolniej jest, ale ważne jest, żeby się nie zatrzymać, bo wtedy już jest kaplica. Ale nie zatrzymał się Pan Roman, dobrze jest, nie wjechać w opony, dobrze jest. No i jedziemy wokół kopca Kreta, że Krety są. Widzę, w Ochabach usypały. No jest prostka, Panie Romku! Do mety! Wielkie brawa dla niego! I Szanowni Państwo, to był ostatni zawodnik na mecie. Teraz podsumowanie, czego dokonają sędziowie. I spotykamy się, drodzy Państwo, już pod wiatą na uroczystym rozdaniu nagród. A ja dziękuję Państwu za komentarz.